Matej, jesteśmy po drugim spotkaniu w Bielsku-Białej. Nie udało się dzisiaj przechylić szali zwycięstwa na naszą korzyść, no ale ten remis chyba trzeba szanować. Wiemy, jakim rywalem jest GKS Tychy i tak jak powiedziałem, remis chyba dzisiaj bierzecie. No zawsze to jest ważny punkt, tym bardziej z GKS-em. To jest dobra drużyna, która też ma trudny początek, ale który w sumie dobrze gra w piłkę, nie? Także niestety nie udało się wygrywać mecz, ale to jest ważny punkt. Po ostatnim spotkaniu w Katowicach, gdzie zwycięstwo uciekło nam w ostatnich sekundach spotkania, widać było u was taką złość po meczu. Dzisiaj na dobrą sprawę w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, w drugiej też, no ale zabrakło dzisiaj niestety tej skuteczności chyba. Tak, no musimy trenować nad wykończeniem i no myślę, że będzie coraz lepiej, także trzeba tylko cierpliwie pracować i zaraz będziemy punktować. Dla ciebie pewnie, jak i dla całej linii obrony cieszy to, że pierwsze spotkanie bez straconego gola. To na pewno też po tych ostatnich spotkaniach, gdzie te bramki traciliśmy, taki plus po dzisiejszym spotkaniu. Tak, no dużo straciliśmy bramki, a cieszę, że zero z tyłu, ale no trzeba pracować dalej i będzie dobrze. Powiedz jeszcze, jesteś tutaj już jakiś okres w Bielsku, jak się tutaj czujesz, jak ci się podoba miasto, czy miałeś okazję już coś zobaczyć tutaj w Bielsku? No i ogólnie jestem, moja rodzina podchodzi z niedaleko, z Anderchowa, także region znam, także jest dobrze.